Przez 36 weekendów w 19 stanach odbywają się imprezy NASCAR. To cyrk pędzący 320 km na godzinę na podwoziach adaptowanych z samochodów jeżdżących po ulicach. Najpopularniejszy sport motorowy w Ameryce wita nowego kierowcę. Jeżeli zwycięży, startując z 32 miejsca, ustanowi rekord. Juan Pablo Montoya jest wyścigowym weteranem, który zaczyna karierę od nowa. Tym razem w NASCAR. Za kierownicą przerobionego samochodu seryjnego z kołami w błotnikach i zamkniętą kabiną. Amerykańskie wyścigi. Juan Pablo Montoya. Gdy porzucił otwarte bolidy, w których zwyciężał, wielu kwestionowało jego zdrowie psychiczne. Nie uważam, że zwariowałem, chociaż ludzie tak mówią. Dla mnie to normalne. Mamy poważną kolizję. Dzika jazda Montoyi. Montoya mija swobodnie Stewarta. Stewarta zarzuciło. Jako dziecko był bardzo spokojny. Wsadziłem go do gokarta i nagle zmienił się w wulkan. Przepychanka. Nieprzyjemne gesty. Jesteśmy kierowcami wyścigowymi, nie primadonnami. Powiem, kto nie jest lubiany. Numer 42, Juan. Montoya zobaczył lukę. Gdy w nią wchodził, zamknęła się. 42 mija 18. Potrącił go. Czy zrobił to celowo? Niewątpliwie. Tak to wyglądało. Przeklęty idiota. Wiesz, dlaczego wciąż chcą go rozbić? Jadę na 110%, żeby złoić im tyłki. Nie gadam o tym, tylko robię. Montoya to maniak. Szaleniec. Maszyna do ścigania. To ścigacz, nie kierowca. Nieustannie prze do przodu. Ktoś się pali. Juan próbuje dojechać do strażaków. To niewiarygodne. Jest bardzo waleczny. Zawsze chce wygrać i wie, że potrafi tego dokonać. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł się zajmować czymś innym. Jestem chyba jedynym zawodnikiem spoza Stanów. Nie przejmuję się, że jestem obcy. Zawsze byłem inny. Prowadzenie latynoskiej flagi do NASCAR jest wspaniałe. W sercu Kolumbii leży jej stolica – Bogota. To 7-milionowe miasto wysoko w Andach. Tutaj Juan Pablo Montoya zaczynał się doskonalić w sporcie bliskim jego sercu. Wychowywany przez sportowca, Montoya interesował się wyścigami od urodzenia. Ojciec uczył nas, jak ścigać się na gokartach. Zabrał mnie na tor wyścigowy, gdy miałem pół roku. Od początku był naprawdę szybki. Juan Pablo zwyciężał ze wszystkimi. W końcu przeszedł do klasy wyczynowej, która jest rodzajem Formuły 1 dla gokartów. Montoya szybko robił karierę wyścigową, aż przyciągnął uwagę Chipa Genesee. Właściciel czołowego amerykańskiego zespołu wyścigowego zatrudnił Kolumbijczyka i nie musiał długo czekać na sukces. Jesteś mistrzem. Wspaniała robota. Do zobaczenia podczas rundy honorowej. W 1999 Montoya wygrał 7 wyścigów. Był debiutantem roku i wywalczył mistrzostwo serii kart. Niezagrożony Montoya jest pierwszy. Mija linię mety.
Debiutant sięga po mistrzostwo. Po tym sukcesie Montoya i Genesee wyznaczyli inny cel. Zwycięstwo na torze Indianapolis. Wyścig Indianapolis 500 należy do czołowych wydarzeń w sportach motorowych. Jesteś zwycięzcą, człowieku. 24-letni Juan Montoya wygrywa 84. Indianapolis 500. Mistrzostwo w jednym roku. Trofeum Indianapolis w następnym. W kolejnym Montoya opuścił Genesiego, by wystartować w Formule 1. Międzynarodowa gwiazda wyścigów wstąpiła na światową scenę sportową. Ale atmosfera Formuły 1 nie odpowiadała walecznej naturze Montoyi. Formuła 1 to niestety coraz bardziej biznes, a nie sport. Technika ma taki poziom, że mechanicy nie mogą regulować jedynie kierowcy. Doszło do tego, że kierowca musi niemal prosić o pozwolenie na wyprzedzanie. Nie może dać z siebie wszystkiego. Jeżeli tak dalej pójdzie, będą potrzebowali szoferów zamiast kierowców wyścigowych. Po zwycięstwie w Grand Prix Monaco w 2003 roku Montoya wrócił do Indianapolis. Ale nie po to, by się ścigać. Gwiazda zawodów samochodów seryjnych zamieniła się pojazdem z jednym z najbardziej ambitnych kierowców samochodów wyścigowych. Montoya pierwszy raz jechał maszyną z owalnych torów formuły NASCAR. Dwaj ludzie, Jeff Gordon i Juan Pablo Montoya, każdy z czołówki swej konkurencji, usiedli za kierownicami zupełnie nieznanych im maszyn. Było interesująco, miałem dużo zabawy. Zupełnie inne wrażenia niż w tym, czym jeździłem do tej pory. Fascynujące. F1 jest bardzo szybki i ostro reaguje. Ten jest bardziej uparty, zarzuca, nie wybacza błędów. Dobra zabawa. Bardzo przyjemne. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Zamiana miejsc z czterokrotnym mistrzem NASCAR, Jeffem Gordonem, dała Montoyi wgląd w świat innych wyścigów. Przerobione samochody seryjne ścigają się zwykle po owalnych torach i na gładkich oponach. Formuła 1 stosuje na krętych trasach opony z bieżnikiem. Dwukrotnie lżejszy bolid F1 osiąga nieco większą moc. Jak doświadczony zjazdowiec otwarta maszyna wytwarza dodatkowy docisk i przyspiesza szybciej niż konkurent. W kabinach kierownice pojazdów ukazują różnice w technice. Potężna rama samochodu NASCAR pozwala na brutalniejszy kontakt niż delikatne konstrukcje bolidów z odsłoniętymi kołami. Agresywny styl jazdy w NASCAR pociągał Montoya bardziej od finezyjnej Formuły 1. 3 lata po zwycięstwie w Monako wielki Montoya wrócił do wyścigowego zespołu Genesiego. Juan Pablo Montoya podpisał wieloletni kontrakt z zespołem Chipa Genesiego. Razem z Felixem Sabatesem poprowadzi Dodge'a Texaco Howling, numer 42. Gdy w biurze prasowym Chip Genesee zapowiedział jego starty w NASCAR, zaledwie kilka tygodni po występie w Grand Prix Monaco, specjaliści od sportu byli zaskoczeni. To ma duże znaczenie dla mojej kariery. Do tej pory miałem sporo osiągnięć. Występy tutaj będą prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych wyzwań. Juan powiedział mi, że chce wrócić do ścigania. Tylko to chciałem od niego usłyszeć. W Formule 1 wszystko zależy od samochodu. Tutaj, od jazdy. Można powalczyć, choć są zespoły i samochody lepsze niż inne. Ale nie jest tak jak w Formule 1, że jadąc Ferrari można wystartować jako ostatni i dostać się na podium. To jakby David Beckham przeszedł z piłki nożnej do rugby. Akces Montoyi do NASCAR wstrząsnął sportowym światem. Po 7 zwycięstwach na krętych trasach przejście do jazdy po owalnym torze postawiło przed mistrzem nowe wyzwania. Call
Kolumbijczyk jest cudzoziemcem w amerykańskich kręgach wyścigowych. Jednak atmosfera w NASCAR jest bardzo rodzinna. Natychmiast wchłonięto klan Montoyów. Na torze samochód kempingowy staje się nowym domem daleko od domu. To specjalny sektor dla kierowców i właścicieli. Wszyscy parkujemy tutaj i to jest nasze małe sąsiedztwo. Podróżujemy od wyścigu do wyścigu. Tutaj śpimy i jemy. To nasz prawdziwy dom. Spędzamy w nim więcej czasu niż w apartamencie w Miami. Kochamy to. Lubię wyścigi i zmieniające się otoczenie. Żona kierowcy musi to pokochać, bo inaczej zwariuje. Mam go. Zabieram twojego tatusia. Rodzina jest ważnym elementem NASCAR. Tutaj ma to znaczenie, a w Formule 1 nie. Dobrze jest mieć dzieci, zwłaszcza kiedy coś idzie nie tak. Można się oderwać. Nowa rodzina z 3-letnim Sebastianem i 2-letnią Pauliną została zaakceptowana przez sąsiadów. Konkurowanie ograniczało się do torów. Natomiast relacje z nowym wyścigowym otoczeniem Montoyów były sympatyczne. Wszyscy uważają Formułę 1 za najważniejszą na świecie. Jest jak wizyta u najwytworniejszego jubilera. Jednak tutaj w Ameryce naprawdę nikt nie zwraca uwagi na Formułę 1. Tutaj rządzi NASCAR. Będąc tu, można zrozumieć, dlaczego to taki wielki sport. Robi się tu naprawdę dużo dla zbliżenia kibiców do kierowców. Tłumy zwolenników powodują, że NASCAR jest najbardziej widowiskową dyscypliną sportu w Ameryce. Gromadząc ponad 100 tysięcy widzów, wyścigowe weekendy wytwarzają unikatowy styl życia. Juan Pablo Montoya krąży poza torem razem z kolegą z zespołu Genesiego, Davidem Stremi, w roli przewodnika. To jest wieśniak. Fajnie. Tam jest groźniej. Tam? W porządku. Lubię takie miejsca. Jak leci, chłopie? W porządku? Skąd jesteście? Dajcie jakieś piwo. Widziałeś to? Właśnie się wyczołgała z łóżka. Ostatnim razem Bowyer i ja wpadliśmy na siebie. Dostał tam, gdzie wylatują płomienie. Fajne. Kibice tłoczą się, by zobaczyć mieszkającego w Miami uznanego sportowca. Pierwszy start Montoyi wśród najlepszych odbędzie się na jego własnym podwórku, ale czegoś podobnego do tej pory nie przeżył. Juan Pablo Montoya, dawny zwycięzca Indianapolis 500 i gwiazda Formuły 1, debiutuje dzisiaj w NASCAR w walce o Puchar Nextela. Moim zadaniem jest wyjechać i dążyć do zaliczenia wszystkich okrążeń. Jeżeli samochód będzie dobry, wysuniemy się do przodu, jeżeli gorszy, spadniemy. Montoya debiutował w ostatnim wyścigu roku 2006, kierując autem z 30. Ciężko walczył o miejsce z weteranem o numerze 12. Widzimy Ryana Newmana. Obok jest Montoya. Dwa samochody otarły się za mocno i wyrzuciło go z toru. Montoya musi się jeszcze nauczyć techniki bezpośredniej walki. Numer 12 udzieli mu lekcji z zemsty. To może być najbardziej nerwowy moment. Potężne zderzenie. To Montoya. Jesteś cały? To jego pierwszy start w pucharze Nextela. Głęboko się wbił aż do tylnej przegrody. Normalnie samochody nie rozpadają się w ten sposób. Widzisz dwunastkę? Newman nim zakręcił. Nie wiem, czy to Mears, czy Montoya. Ja jestem pewny. To wyjaśnia sprawę. Co się stało podczas wypadku? Nie wiem, chyba dwunastka uderzyła mnie w tył. Nie mam pewności, kto, i nie obchodzi mnie to.
Przysiadka Montoyi wzbudziła burzę krytyki. By przetrzymać trudne chwile w karierze, debiutant musiał polegać na swym twardym charakterze przez cały rok 2007. 42 musiał nabierać rozpędu pod bacznymi spojrzeniami społeczności kierowców wyścigowych. Montoya ma kłopoty. Prawa strona jego wozu jest mocno uszkodzona. Ryan Newman i 42 tradycyjnie na siebie wpadają. Co za cholerna jatka. Przepraszam za słowo, ale to jest rzeźnia. Nie wiem, jakim cudem Montoya jedzie prosto. Ma sprasowaną prawą stronę. Tamta strona Dodge'a to naleśnik. Może nadzienie do naleśnika. To duża zmiana. Były tygodnie, kiedy mi dobrze szło. Wsiadałem do samochodu i mogłem walczyć. Wszystko szło gładko. Cały tydzień byłem szybki jak marzenie. I bywa, że tak jest. Co się dzieje? Elita NASCAR jest wyłaniana przez system eliminacji. Zanim Jeff Gordon stał się mistrzem, zdobywał doświadczenie w niższych klasach wyścigów. Te serie zapewniają trening nowicjuszom i pozwalają się sprawdzić doświadczonym kierowcom. Następna tura eliminacji w wyścigach samochodów seryjnych jest międzynarodowa. Zagraniczny zawodnik wystartuje na początek w Mexico City, gdzie będzie mógł przypomnieć sukcesy z epoki samochodów wyścigowych. Oto Connie Montoya, śliczna żona Juana. Kolumbijscy kibice zrywają się na równe nogi przed swoim bohaterem. Panowie, zaczynamy. Uruchomić silniki. Czy to będzie dzień Montoyi, czy też dominacja Amerykanów się utrzyma? Jadą w Mexico City. Start na zielonym. Gotowi. Zielone. Juan Pablo Montoya w formie. Już jest drugi. Mamy naprawdę dobry samochód i trzeba o niego dbać. Nie jest znany z cierpliwości, ale jedzie za kolegą z drużyny. Czy będzie pierwszy? Jest po wewnętrznej, zetknęli się. To nieprawdopodobne wyprzedzanie. Uderzył błotnikiem w kolegę z drużyny, Scotta Pruetta, który w ostatniej chwili odpuścił. Odjechał i obydwaj przejechali. Byłoby głupio, gdyby koledzy z drużyny nawzajem się porozbijali. Pech związany ze zmianą rodzaju samochodów wydawał się opuszczać lidera wyścigu. Jednak problemy podczas tankowania sprawiły, że Montoya ponownie musiał gonić konkurentów. Aby wygrać, znów agresywnie walczy z tyłu stawki. W tej chwili musi pędzić, nie zważając na rozsądek. To jedyna taktyka, która mu została. Gdy ten facet wygrywał Indianapolis 500 i Grand Prix Monaco, pokazał, że potrafi walczyć. Nie poddaje się. Jeżeli będę miał szansę kogoś wyprzedzić, to powiem, wezmę go. Zabrał się za Grega Buffon. Ten nie chciał go puścić, ale się udało i Juan jest piąty. Bawi się w kotka i myszkę, jedzie przyklejony do bagażnika rywala. Gaz do dechy i hamulec. Pedał po lewej to sprzęgło. W ogóle go nie dotyka. Dogonił Pruetta, kolegę z drużyny. Ma nowsze opony i panuje nad sytuacją. Może zobaczymy kolejne szalone wyprzedzanie na zakręcie. Kto wie? Zespół nie ma dla nich poleceń. Poza tym, żeby się nawzajem nie porozbijali. To byłby dziwny koniec. Jest Montoya. Przy okazji, co za jazda Pruetta z 41. Stuknęli się. Montoya i Pruett wypadają razem. Będzie ostrzeżenie. Wiem, że nie zamierzał tego zrobić i to prawdopodobnie gnębi go najbardziej. Chyba można winić obydwu. Kiedy Scott go zobaczył, mógł zostawić trochę więcej miejsca. Przepraszam, chłopcy. Wysuwałem się, a on na mnie wpadł. Wiedziałeś, że cię nie puści, trzeba było dać spokój. Błotniki wyglądają nieźle. Montoya jedzie wężykiem i blokuje Hamlina. Ledwo się stuknęli. Zrób mi przysługę. Powiedz dwudziestce, że może być trochę agresywny, ale niech nami nie zakręci, bo przegramy obydwaj. Connie składa ręce. Ma nadzieję, że zobaczy zwycięstwo męża. Ładnie i spokojnie. Jest dobrze.
jedź tak dalej. Bardzo dobrze. Biała flaga sędziów. Ostatnia próba. Musi trzymać Hamlina na dystans. Jeszcze kilka zakrętów. Jest w domu. To nowy rozdział w historii NASCAR. Juan Pablo Montoya wygrał w Mexico City. Dobra robota. Dobra robota, Juan. Wspaniale. Pierwsze zwycięstwo. Udowodnił światu, że umie się ścigać także samochodami seryjnymi. Scott Pruett jest bardzo sfrustrowany. Spośród wszystkich uczestników wyeliminował mnie kolega z drużyny. To było złe, nieprzyjazne, okropne i paskudne prowadzenie. Tego nie da się opisać. Wielki zawód, choć mówimy o tym przy każdym spotkaniu. Jestem zadowolony, że wygraliśmy wyścig, ale żałuję, że kosztem kolegi z drużyny. Juan ma przed sobą długą drogę. Ciężko pracujemy, by stworzyć zespół, który będzie współpracował, ale mamy najlepszego kierowcę na świecie. Agresywna postawa Montoyi przyniosła mu pierwsze zwycięstwo w NASCAR. To podbudowało zaufanie do nowego kierowcy. Jednak wśród najlepszych takie wrogie zachowanie może spowodować problemy. Montoya nie opanował samochodu. Uderzył w inny. Poważna katastrofa. Na Boga, Montoya nie miał dla siebie miejsca. Naprawdę nie wiem, o czym myślał. Miałem dobrą sytuację, mogłem zyskać dwa miejsca, to dlaczego miałbym tego nie wykorzystać? Gdybym znów był w takim położeniu, pewnie zrobiłbym to samo. Patrzcie na 42. Zbliża się do Harvicka i spycha go na ścianę. Opony dymią. Odpuść. 42 nie może ścigać się z ludźmi. Niech wraca do Formuły 1, gdzie może ścigać się sam ze sobą. Doskonale panuje nad samochodem. Jest bardziej agresywny od wszystkich, ale wie, że dla niego to najlepsza droga do zwycięstwa. Dlatego ryzykuje i wpada na ludzi, przez co nie zyskuje zbyt wielu przyjaciół. Zaczepił Harvicka i obydwu zarzuciło. Harvick znalazł się między samochodami w samym środku grupy. Uderzył go Jeff Button. Harvick jest naprawdę wściekły, stanął przy Montoyi. Kevin wychodzi. Chyba będą się bić. Harvick dał mu w twarz. Przepychanki, nieprzyjazne gesty, powiedzenie, że nerwy im puściły, to eufemizm. Harvick uderzył go, ponieważ się nie wycofał. Dla mnie jest bohaterem. Wyszedł i powiedział mu, co o tym myśli. To było świetne. W porządku? Trochę za dużo adrenaliny. Odrobina Red Bulla i mi przejdzie. Uważam, że wpadł na mnie. Domyślam się, według niego to ja wpadłem na 42. Czułem, że mam dobry wóz i mogę wygrać, gdy wszystko ulotniło się jak kamfora, ponieważ on był zbyt niecierpliwy. Jestem na niego zły. Co tydzień w kogoś uderza. O czym mówiliście? Mówiłem, że mu nakopię. Kierowca ryzykant ścigał się przez początek sezonu z bezrozumną zajadłością. Jednak jazda w środku stawki kończyła się utknięciem Montoyi między samochodami. Wyścig drogowy w kalifornijskiej Sonomie. I jeszcze raz dał mu szansę walki o... Na torze długości 3200 metrów Montoya liczy na to, że eliminacyjne okrążenie wpłynie na porządek na mecie, określając kolejność startu. To Juan. Z małymi emocjami na końcu wygrał wyścig Busha w Mexico City. Kolega z zespołu nie chciałby tego oglądać. W kwalifikacjach był trzeci. Sukces w Meksyku ułatwiła dobra pozycja startowa. W kwalifikacjach zawodnik walczy tylko z czasem. Szybkie okrążenie zbliżyłoby Montoyę do zwycięstwa wśród najlepszych. Nacisnął ostro na starcie i pognał w górę. Mówił mi, że prawdopodobnie pojedzie na trzecim biegu i wróci wyższy w tamtej strefie. Powinien zmienić bieg, w ten sposób traci prędkość. Nie można powiedzieć, żeby był tu równie szybki jak inni.
Montoya nie grozi start z pierwszej linii. Kierowca i Donnie Wingle liczyli chyba na coś innego w biegu kwalifikacyjnym. Juan Pablo Montoya znalazł się w trudnej sytuacji. Jest 32. Ślizgał się dużo bardziej niż rano. Wyważenie było lepsze, ale przyczepność dużo gorsza. Odrobinę się ślizgał? Nie rozumiem tego. Przyczepność bardzo spadła. Kwalifikacje uśpiły ducha zespołu. Chociaż Montoya jest przyzwyczajony do krętych torów, to reszta zespołu nie. Będzie musiał mocno walczyć, by z 32 miejsca przebić się do czołówki. Ale podczas 110 okrążeń Montoya zamierza wykazać się agresywną walką. Montoya za 48. Prawie go musnął. Zobaczymy, co zrobi Jimmy Johnson. Jest w lepszej pozycji i nie ustępuje. Teraz mu pokazał. Ci faceci nie znoszą, gdy Montoya się rozpycha. Prawdopodobnie mógłbym minąć kilku już teraz. Nie wiem, co robić. Może na końcu pojechać ostrzej. Spokojnie się przesuwaj. Pamiętaj, że to 110 okrążeń. Juan przesuwa się. Kurt Busch zarzuca. Niewątpliwie został uderzony przez 42. Spokojnie. Daj spokój, pozwól mi prowadzić. Ciężka noga pozwala Montoyi awansować, ale agresywna jazda zwiększa zużycie paliwa. Strategia zadecyduje o sukcesie. Zespół musi postanowić, kiedy uzupełnić paliwo. Zjeżdżamy wcześniej, czy dojedziemy do końca? Jak zapewnisz, że dojedziemy, to proszę bardzo. Wiem, że jedziemy na dwa stopy. Pierwszy chcesz zrobić na 34? Liczysz na ostrzeżenie? Musimy zobaczyć, czy to się uda. Nie chcemy stanąć bez benzyny. Pewnie mówią Montoyi, żeby uważał na tankowanie innych. Niektórzy przed nim i za nim mają różne strategie. Niech myśli o konkurentach i o niczym innym. Według mnie Montoya i tak nie słucha. On raczej nie wie, co to wyścig na kropelce paliwa. Staraj się oszczędzać. Tutaj każdy próbuje oszczędzać. Jeszcze 16 okrążeń. Nie damy rady 20. Jest zbyt szybki. Ale nie dojedzie bez tankowania. Czy Tony Stewart musi zjechać? Nie dojedzie. A my możemy? Może zabraknąć jednego okrążenia. Tony Stewart zjeżdża do boksu. Lider tankuje. Stan paliwa jest problemem Montoyi, chociaż strategia pozwoliła mu znaleźć się na drugim miejscu. Dwaj kierowcy w czołówce, ale czy mają dość paliwa, by dojechać do mety? Wkurzasz go. Nie musisz go wyprzedzać już teraz. Jesteś dobry. Naciskaj go, to zrobi błąd. Wciąż się na ciebie gapi. Montoya atakuje po wewnętrznej na drugim zakręcie. Montoya przejmuje prowadzenie od Jamiego McMurraya. Prowadzi o długość wozu. Teraz obaj uciekli daleko od Kevina Harwicka. Juan Pablo Montoya jest nowym liderem na torze Infineon. Jest dobrze. Szeroko i spokojnie. Nic ci nie zagrozi. Mamy jedno okrążenie do końca. Wiem, oszczędzałeś jak mogłeś. Biała flaga powiewa nad Sonomą. Ostatnie okrążenie. Jest bliski pierwszego zwycięstwa. Jego żona Connie obserwuje wyścig. Rezerwa się nie pali. Wyczuwa się nerwowość w boksie 42. To młody człowiek, który dorastał, nie mając dosyć pieniędzy na autobus. Wszędzie jeździł na rolkach. Ostatnie okrążenie. Wjazd w 11 zakręt i krótki przeskok do 12.
Juan Pablo Montoya z kolumbijskiej Bogoty jedzie po zwycięstwo. Paliwa wystarczyło i wygrywa w Sonomie. To zdumiewające. Dobra robota. Znakomicie się sprawiliście. Podrzucamy go? Co ty na to? Powinieneś mnie podrzucić. Kocham cię, stary. Zwycięstwo Montoyi w mistrzowskiej serii NASCAR oznaczało jego zadomowienie się w wyścigach samochodów seryjnych. 32-letni debiutant roku nauczył się, jak postępować w nowym świecie. Po pokonaniu nowych wyzwań rdzenny Kolumbijczyk wrócił do rodzinnego kraju. Montoyi nie sprowadziła tu pogoń za trofeami. Ambicje sportowe łączy z chęcią uszczęśliwienia ubogich dzieci z ojczyzny. Nasza organizacja nazywa się Fundacją Formuły Uśmiechu. Założyliśmy ją, by odwdzięczyć się naszemu krajowi za wsparcie, które Juan Pablo otrzymał na początku kariery. Jeździmy do Kolumbii, by zobaczyć, w jakich warunkach żyją dzieci i czy są szczęśliwe. One nie mają możliwości, by wyrwać się z biedy. Na terenach, które odwiedzamy, spada przestępczość, a dzieci przestają spędzać czas na ulicach. Naszymi działaniami objęliśmy do tej pory 4000 dzieci. Fascynujące. Przebudowujemy place gier i zabaw. Organizujemy kompleksy sportowe, zapewniamy sprzęt sportowy, treningi i organizujemy zawody. Reakcje społeczności, obserwowanie poprawy warunków życia, widok szczęśliwszych ludzi. To wszystko sprawia, że chce się pracować jeszcze ciężej. Zdumiewające, jak szczęśliwe i zafascynowane są te dzieciaki. W oczach mają iskierki. Niesamowite, ile to dla nich znaczy. To niewiarygodne doświadczenie pokazuje, że robimy coś naprawdę ważnego. Chęć Montoyi, by otworzyć świat dla młodzieży z Kolumbii, jest odbiciem jego odwagi na torze wyścigowym. Postawa wszechstronnie uzdolnionego kierowcy wpłynęła na jego nową dyscyplinę. Ponieważ popularność NASCAR rośnie, wielu innych kierowców samochodów wyścigowych poszło śladem Montoyi. W Europie nie było podobnych wyścigów. Nazywali to wyścigami taksówek albo limuzyn, kręcili nosem, uważali za przejaw amerykańskiego prostactwa czy tradycji kowbojskiej. Juan Montoya zmienił ten obraz. Dzwonił do przyjaciół jeżdżących w samochodach wyścigowych i mówił, że to jest nie tylko trudne, ale i zabawne. Te samochody to takie same cholerne pudła, jakie spotyka się na co dzień. Ale wiecie co, to są wspaniałe wyścigi. Nie można temu zaprzeczyć. W jednym wyścigu wyprzedziłem więcej samochodów niż przez 5 sezonów w Formule 1. To przyciąga ludzi. Zapowiadał, że to dobra zabawa. Mówił, że jest fajnie i powinienem cieszyć się wyścigami. Powiedział, że jest dużo wyścigów, ale pewnie chce startować co weekend. To mnie przekonało. Każdy kiedyś wpada na pomysł, że mógłby poprowadzić taksówkę. Pomyślałem, że przyda się w życiu nowe wyzwanie i postanowiłem spróbować. To dużo trudniejsze niż większość z nich przypuszcza. Juan jest prawdopodobnie jednym z najlepszych na świecie kierowców samochodów wyścigowych, ale on także miał wzloty i upadki, lepsze i gorsze tygodnie. Każdy musi się starać i uczyć, bo to zupełnie różne dyscypliny. Owalne tory NASCAR mają obwód większy od 3200 metrów. Wymagają opanowania wyjątkowej sztuki podciągania się. Nawet po dobrym roku 2007 Montoya musiał się jeszcze dużo nauczyć. Jak stado ptaków w kluczu. Kierowcy korzystają ze znajomości opływu powietrza, by dzięki aerodynamice zyskać przewagę na torze wyścigowym. Samochody jadące zderzak w zderzak zwiększają prędkość dzięki zmniejszeniu oporu powietrza. Dużo łatwiej wyprzedzają pojedyncze samochody. Technika postępowania za przewodnikiem ma znacznie bardziej bezpośrednią wersję – podciąganie. Samochód 42 torował sobie drogę w sezonie 2007. W następnym roku Montoya szukał rad u innych, by udoskonalić specyficzne umiejętności.
Dzięki ich doświadczeniu dowiedział się więcej o różnicach między aerodynamiką samochodów seryjnych i wyścigówek z odsłoniętymi kołami. Jedziesz w wyścigu i co zdarza się często, jedzie się świetnie szybko, aż nagle tracisz prędkość. To z powodu wlotu powietrza. Wlot nie jest z przodu, gdzie zawsze dostawałby powietrze, tylko tutaj. Chwytasz więc powietrze, aż docierasz do tego miejsca i nie możesz dalej wyprzedzać. To z powodu spoilera, który odrzuca powietrze ponad maskę i dławi silnik. Musisz wyprzedzić, zanim silnik zadławi się w złym miejscu. Jeżeli miniesz linię zderzaka, dopadłeś go. Im więcej samochodów masz wyprzedzić, tym częstsze są kłopoty. Naprawdę szybko możesz się wykończyć. Jeżeli masz za sobą dwóch albo trzech facetów, będziesz mógł nadążyć. Nie będą się za bardzo pchać. Nauczenie się tego jest naprawdę ważne. Wykorzystywanie tej metody daje przewagę. Podczas krótkiej kariery w NASCAR Juan Pablo Montoya bardzo szybko opanował podciąganie. Tak jedzie w Talladega. Nie gorszy od innych. W Talladega można jechać komuś na zderzaku do samego końca. To nauka podciągania. Jeff Gordon próbuje wyjść na prowadzenie po zewnętrznej. Bush blokuje i teraz Juan Pablo jest drugi zaraz za Gordonem. Czasem człowiek uczy się także rzeczy, których nie powinno się nigdy robić. W ferworze walki można coś spaprać. Montoya zjeżdża na środek. Stłuczka. Wypadł Bowyer, numer 7. Gdy zobaczyłem, co się święci, wiedziałem, że to się źle skończy. Wyścigi samochodów seryjnych na owalnych torach nadal sprawiały problemy mistrzowi F1. Sezon 2007 się skończył, a 2008 zaczynał się dla Montoyi marnie. Zarzucenie i potężne zderzenie. Płomienie na samochodzie Montoyi. Powinien się zatrzymać i wydostać się z niego. Pewnie przeciął przewód olejowy albo paliwowy. Ogień wybucha z przodu Dodge'a. Problemy Montoyi na torach trwały, a chemia między kierowcą i zespołem osłabła. Zmęczenie długim sezonem zbiegło się z problemami drużyny. Obniż się trochę. Dwa okrążenia po lewej i jedno po prawej. Nie rozumiem ani słowa. Mam jechać wyżej i niżej? Nie łapię tego. Powiem ci, jak zrobimy zmianę. Mam się ustawić w linii z innymi? Rób co chcesz, i tak zaraz rozpęta się piekło. Wiesz, co mam na myśli. Kiedy mówiłem, że 20 się obniża, to zjechał i mnie uderzył. Ten facet to idiota, nawet mu to powiedziałem. Masz jeszcze 30 okrążeń. Jestem na to zbyt uparty. Gdy 66 znów będzie się pchał na torze do boksu, puść go. Mam się ścigać, a nie bawić. Mówię o dojeździe. Nie miałbyś wtedy uszkodzonego błotnika. Mam to gdzieś. Weźcie sobie innego kierowcę, jak tak ma być. Donnie Wingo. Szef ekipy Montoyi w roku debiutu został zmieniony po dwóch miesiącach sezonu 2008. Nowym szefem jest Jimmy Ellich. Czepiają się mojego akcentu, ale i wy nie mówicie tak samo. Czy zdołacie się porozumieć podczas jutrzejszego wyścigu? To powinno być łatwe. On mówi bardzo jasno i spokojnie. Rozumiemy się dość dobrze. Mam przepuścić piątkę? Nie chcę stracić pozycji. 30 i 25, świetnie. On nie pojedzie lepiej. Ale karuzela szefów trwała. Miesiąc później Ellicha zastąpił Brian Patty. Trzech szefów w 6 tygodni. Czy to ci nie przeszkadza jako kierowcy? To trudne dla mnie i dla szefów ekipy też. Próbują zrozumieć, czego chcę od samochodu i czego nienawidzę. Niełatwo to zrozumieć, ale staramy się bardzo i wiem, że u Chipa Ganassiego wszyscy ciężko pracują. Uderzy go. To Montoya. Nie miał sposobu, by go nie uderzyć. Tam było miejsce, cały rząd. Ambrose zrobił dobry ruch, kiedy wyszedł tak głęboko. To skończony idiota. Zawsze się pcha. 42 jest szalony. Pewnie będzie chciał pogadać z 21.
Wejdziesz do dziesiątki, nie poddawaj się. Stary, na pewno nie zamierzam. To mi się w tobie podoba. Zgranie zespołu będzie wystawione na próbę w Indianapolis, w którym Montoya triumfował w samochodzie wyścigowym. Napięcia między kierowcą i ekipą dało się załagodzić, ale słynny tor sieje spustoszenie w oponach. Ustawienie kół jest dobierane do sposobu, w jaki kierowca wchodzi w zakręty i do pochylenia toru. Zbieżność decyduje, jak bardzo koła są skierowane do środka lub do zewnątrz. Pochylenie określa kąt między kołem i nawierzchnią. Źle ustawione koła powodują przedwczesne i nierówne zużycie opon. Zdarcie gumy odsłania kord i grozi wystrzałem. Ale wykonanie opony też jest ważne. Skład mieszanki gumowej jest dobierany do konkretnego toru. Przez spór o opony Montoya nie pojechał w 2005 roku w Grand Prix USA w Formule 1. 3 lata później na Indy opony znów sprawiają problemy podczas wyścigu. Opony są katastrofalne? Sam zobacz. Katastrofa jak w Formule 1? Gdyby to była Formuła 1, nie byłoby wyścigu. Jadą parami, bo zielona flaga powiewa na torze Indianapolis. Przez poprzednie 3 albo 4 okrążenia każdy jechał połową możliwości. Faceci zwalniają i mają nadzieję na cud. Zaczynają się wlec. Prawy tył mocno wibruje. 2 prawe tylne kapcie na ostatnim okrążeniu. Spokojnie, oszczędzaj sprzęt. Przygotujcie się, chłopcy, coś jest nie tak. Kolejny wystrzał w samochodzie u Montoyi. Sygnał ostrzegawczy. 2, 1. Stop. Prawy tył jest uszkodzony, wszystko upalone. Popsuty prawy tył. Ogromna dziura. Rozerwana opona to zaledwie początek problemów Montoyi. Guma zniszczyła ekran chroniący kierowcę przed ciepłem spalin. Gdy dodaję gazu, blacha mnie parzy. Czuję żar. Szukają sposobu, by to zatkać. Przygotujcie blachę na tył i izolację do środka. Zaraz zemdleję, poważnie. Nie mogę utrzymać rąk na kierownicy. Damy ten przewód powietrzny z prawej. Wysiadam, zaraz zemdleję. On potrzebuje tlenu. Idziemy do garażu. Słynny tor Indianapolis stał się miejscem wielkiej klęski. 42 skończył na 39 miejscu. Montoya borykał się z problemami przez resztę sezonu 2008. Wyczynowy sport wymaga, by kierowca dbał o wizerunek swój i zespołu, pozdrawiał kibiców i spotykał się ze sponsorami. Zobacz, jak to wygląda. Produkcja jest sztuką, w niewielu miejscach potrafią to zrobić. Fajne. Da się przeżyć, jeżeli jest przewiew. Szkoda mi ludzi, którzy tu pracują. Dzisiaj oglądaliśmy mieszalnię. Robiła wrażenie. Powiedziano mi, że pracowała 3000 godzin bez urazów czy wycieków. To imponujące. Moja rzeczniczka mówiła, że u nas nie ma 3 godzin bez wypadku. Wyścigi NASCAR wędrują przez kraj, a Montoya podróżuje z miasta do miasta z imprezami sponsorskimi. Ich rozmaitość jest równie wielka jak różnice między Formułą 1 i NASCAR. Wrigley jest naprawdę dobrym sponsorem. Organizuje wiele ciekawych wydarzeń na swoim stadionie. Nigdy w życiu nie grałem w baseball, ale byłem na meczach. Przyjemny sport. Śpiewanie mi nie przeszkadza. Próbowałem przez cały wieczór. Najpierw myślałem, że nie muszę ćwiczyć. Raz się usłyszałem i stwierdziłem, że jednak poćwiczę. Let's get some
Juan Pablo Montoya porzucił wielką sławę dla niepewnej przyszłości. Wrodzony talent, który przyniósł mu sukcesy w Formule 1, daje nadzieję na rozwój debiutanta w wyścigach samochodów seryjnych. Od początku uczyłem go, że zwycięstwo nie jest ważne. Istotne jest działanie w prawidłowy sposób. W tym sporcie można zasługiwać na zwycięstwo, ale nigdy go nie osiągnąć. Jest wiele rzeczy, które pozostają poza kontrolą. Być może wyścig ukończony na ostatnim miejscu był najlepszym w jego życiu. Tylko zawodnik może to wiedzieć. Jeżeli wszystko robi się jak należy, to pewnego dnia może uda się wygrać. Montoya odrzucił propozycję powrotu do samochodów wyścigowych. Radość, którą odnalazł w NASCAR, motywuje go do doskonalenia się w nowej konkurencji. Jestem naprawdę szczęśliwy. To jest sport dla ludzi, dla rodzin. NASCAR jest rodziną. Kierowcę NASCAR uznają za członka wielkiej rodziny, która razem rusza w długą drogę. Kibice są zdumiewający, a kierowcy niewiarygodni. To brutalne wyścigi, ale mamy dla siebie nawzajem tyle szacunku, że aż przyjemnie na to patrzeć. Na tym etapie życia szukam silnych emocji, tu je odnalazłem. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Zbigniew Gawryś. Czytał Robert Samot.